Dzień dobry, witam. Jest godzina 9:18. No, minus 3 minuty, bo na 3 minuty na telewizor. Jest dzisiaj. Lipca, a temperatura w pomieszczeniu ocienionym wynosi 26,3 stopnia, co jest bardzo dziwne, ponieważ wczoraj była raptem o 3 stopnie wyższa. W tym momencie okno jest szeroko otwarte, bo jest wcześnie. Natomiast niebo jest pochmurne, czyli niższe jest ciśnienie, bo jeżeli ciśnienie wzrośnie, to chmury znikną. W tym samym miejscu nic się nie przewieje wiatr, tylko w tym samym miejscu się rozpłyną. I jeszcze jest taki fakt dziwny. Bo ja jest mi dużo zimniej, chłodniej. W związku z tym nie siedzę już na golasa, tylko cały jestem zakutany w ubrania, żeby mi nie było za zimno. Warunki są te same, bo wentylator też wieje, żeby zdmuchiwać dwutlenek węgla dookoła głowy, żebym nie zasnął i nie spadł z wózka. Taka jeszcze chciałem powiedzieć o takiej obserwacji dziwnej, że wczoraj jak było ciepło było, wprawdzie było tylko 3 stopnie cieplej, było 29 stopni, to w tym momencie wózek jak jeździł po kafelkach, to wcale kółka nie skrzypiały. Nie skrzypiały kółka, powietrze w kółkach było, wypełniały je bardziej i w związku z tym łatwiej się toczyły i jak gdyby nie wydawały tego dźwięku. Natomiast dziwna sprawa, bo dzisiaj jest 3 stopnie mniej i już bardzo skrzypią. Nie wiem, na czym to polega, bo jak gdyby ta zmiana ciśnienia taka bardzo niewielka, a jednak bardzo znacząca. Znacząca szczególnie dla sąsiadów, którzy ewentualnie mieszkają w pobliżu i są cały czas w domu, bo oni słyszą to skrzypienie i bardzo się denerwują z tego powodu, że wózek skrzypi. Denerwują się, pomstują, niech on coś z tym zrobi, niech to, niech tamto. No i ja tam ze swojej strony mogę tylko jedną rzecz odpowiedzieć, że raczej musiałbym prosić o pomoc, żeby ci, którzy się denerwują tym skrzypieniem, to żeby poprosili jakichś swoich znajomych, czy swoje dzieci, czy innych młodych ludzi, żeby po prostu się tym zajęli i poprawili to. Po prostu zrobili to, nie zwalczyli mnie, nie zniszczyli wózek, nie wyrzucili mnie z domu, tylko po prostu zajęli się problemem, którym jest skrzypienie. W tym momencie, żeby to skrzypienie zmienić, to trzeba po prostu mnie zaprowadzić na stację benzynową i napompować kompresorem opony, ewentualnie wziąć od tatusia czy od dziadka z samochodu pompkę do kół i podejść z tą pompką do mnie, do domu i napompować te opony w tym wózku, żeby im nie skrzypiały, jeżeli komuś przeszkadza. A jeżeli im nie przeszkadza, no to mnie to bardzo nie przeszkadza. Ja tam sobie jeżdżę, muszę gdzieś jechać, muszę podjechać do okna, muszę podjechać do tego, żeby się napić. I w tym momencie skrzypi, to skrzypi, no nic na to nie poradzę, nic nie zmienię tego wysiłkiem woli, ani prośbą kogokolwiek, bo jak mam kontakt z jakimkolwiek człowiekiem, to jestem tak zaspany, że po prostu o niczym nie myślę, już na pewno nie myślę o tym, żeby wózek nie skrzypiał, a potem już przez cały dzień nikogo nie widzę, kto by chciał się tym zająć.
kto by chciał zapamiętać albo poprosić. Więc w związku z tym jestem w takiej sytuacji, że no jedyny, z kim mogę pogadać, to, ten, to, to ta kamera i ten YouTube i ten internet. Oczywiście nikogo to nie obejdzie, nikt nie będzie żadnych odwiedzin, ani nikt nawet nie posłucha tego filmiku. Więc w związku z tym zupełnie spokojnie mogę tutaj gadać sobie co chcę. Nie muszę nikogo obrażać, ani nikogo gorszyć. Natomiast no tak sobie pogadam o tym, co zapamiętałem, że 3 stopnie zmiany temperatury powodują inne toczenie się moich kółek w wózku. No i jeszcze taka zmiana nastąpiła, że to ciśnienie spadło. Ciśnienie spadło atmosferyczne, więc w związku z tym no, opony powinny być dalej wypełnione powietrzem. A jak gdyby nic to nie dało, więc ta różnica jest... No jakaś inna. Ciśnienie spadło. Powietrze dookoła się rozprężyło, a więc w związku z tym w oponach też się powinno rozprężyć. Wypełnić je szczelniej. Natomiast najwyraźniej to się nie stało. Jak było cieplej, to opony były bardziej nadmuchane. Były bardziej sztywne. Być może ciśnienie spadło. Nie sprawdzałem na barometrze, tylko tak sobie po tych chmurach wnioskuję. Być może jest inne. Nie sprawdzałem go, będę musiał sprawdzić wpływ ciśnienia atmosferycznego na stan kół w wózku. Na skrzypienie wózek kół po podłodze. Dalej badamy rzeczywistość. Jeszcze chciałem dodać coś w tym temacie tego oddalającego się księżyca. Ale niestety tak się zamyśliłem nad tym wózkiem i nad rozważaniami, nad oponami, że już i tamtego sobie tematu teraz nie przypomnę. Dopiero następnym razem, jak będę słuchał poprzednich swoich filmików, to może sobie jeszcze raz przypomnę, jaki temat chciałem powiedzieć i może jeszcze raz o tym wspomnę kiedyś. Dziękuję.